A więc mamy do czynienia z chaosem, mamy do czynienia z łamaniem prawa przez marszałka Sejmu Hołownię. Apeluję, jeszcze raz apeluję, żeby marszałek Hołownia wycofał się z działań bezprawnych. Ma jeszcze czas, niech spojrzy w lustro. Proszę Państwa, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości skierowałem kolejne pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym żądam przestrzegania prawa. Otóż ze względu na akt łaski udzielony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na postanowienia Sądu Najwyższego, panowie ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To wszystko, co dzieje się wokół próby wygaszania, łamiąc prawo, mandatu obu posłów, jest tylko dowodem na to, że marszałek Szymon Hołownia łamie prawo. Słyszymy też takie oto opowieści, że prezydium Sejmu jest przygotowane na wszelakie scenariusze, że posłowie nie zostaną dopuszczeni do tego, żeby mogli wykonywać swoje mandaty. Uważamy to za kolejny przejaw stosowania siły wobec parlamentarzystów wybranych przez naród. Obaj posłowie uzyskali odpowiednie poparcie. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że Sąd Najwyższy uchylił postanowienia marszałka Hołowni dotyczące wygaszenia mandatów. W związku z tym obaj panowie posłowie sprawują swój mandat. Żądamy, żeby marszałek Hołownia przestrzegał prawa. My nie chcemy żadnej awantury. Odczytujemy to wszystko, co słyszymy, jako próbę sprowokowania nas do działań, których nigdy nie wykonywaliśmy, bo to przecież ci, którzy dziś rządzą, koalicja 13 grudnia była opozycją totalną, to oni okupowali mównicę w Sejmie, okupowali budynek Sejmu, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Popatrzmy na to w ten sposób. Są postanowienia, dwa postanowienia w stosunku zarówno do pana ministra posła Kamińskiego, jak i pana ministra posła Wąsika, w których to postanowieniach Sąd Najwyższy, odpowiednia izba, uchyla decyzję marszałka Hołowni. Zobaczmy jeszcze na różnorodność statusu obu panów w oczach samego marszałka Hołowni, bo przecież w przypadku posła Kamińskiego, ministra Kamińskiego, w Monitorze Polskim marszałek Hołownia opublikował postanowienie o wygaszeniu mandatu. W przypadku ministra posła Wąsika tego nie uczynił. A więc mamy do czynienia z chaosem, mamy do czynienia z łamaniem prawa przez marszałka Sejmu Hołownię. Apeluję, jeszcze raz apeluję, żeby marszałek Hołownia wycofał się z działań bezprawnych. Ma jeszcze czas, niech spojrzy w lustro, niech nie kieruje się żądaniami politycznymi, być może takie one są ze strony Donalda Tuska, żeby wprowadzać w życie politykę zemsty. Niech się kieruje prawem, jest marszałkiem Sejmu, a więc do niego należy to, żeby prawa przestrzegać w stosunku do wszystkich posłów, a nie tylko tych z koalicji 13 grudnia. I jeszcze jeden komentarz dotyczący w ogóle zasady praworządności, łamania tej zasady przez koalicję 13 grudnia. Proszę Państwa, niech to będzie jasne, że skoro zamykają do więzienia byłych ministrów i posłów, to za chwilę będą zamykać do więzienia Kowalskiego, dlatego że narazi się jakiemuś działaczowi lokalnemu Platformy Obywatelskiej czy tam innego koalicjanta z koalicji 13 grudnia i trafi do więzienia. Bo to jest właśnie przykład bezprawia. To, co się dzieje dziś w naszym kraju, to jest przykład łamania praworządności. Żądamy tego, żeby marszałek Hołownia prawa przestrzegał. O szczegółach pan minister, pan poseł, pan profesor Krzysztof Szczucki. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, panowie ministrowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, nie utracili mandatów poselskich, mają pełne prawo i obowiązek, żeby wykonywać swoje zadania poselskie. Kiedy tylko pojawią się w Sejmie, pojawią się
na sali posiedzeń plenarnych. Ich karty do głosowania powinny być aktywne i powinni móc korzystać z tych kart i móc brać udział w głosowaniu. Nie jest prawdą to, co mówią niektórzy, że do wygaśnięcia mandatów dochodzi automatycznie w momencie, kiedy zapada prawomocny wyrok skazujący. Ja jeszcze do tego faktu prawomocnego wyroku odniosę się w dalszej części swojej wypowiedzi z uwagi na aktłaski, ale to za chwilę. Nie bez powodu kodeks wyborczy przewiduje całą procedurę kontroli postanowienia marszałka Sejmu i nie bez powodu przewiduje sam fakt stwierdzenia, czy potrzebę stwierdzenia wydania postanowienia przez marszałka Sejmu o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów. To nie jest tak, że ten mandat znika i później się pojawia, jeżeli Sąd Najwyższy podważy rozstrzygnięcie marszałka Sejmu. On trwa do momentu rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. A w przypadku panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego publicznych, mam tutaj je wydrukowane przy sobie, z 4 i z 5 stycznia i w tych postanowieniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził, że tych mandatów wygaszać nie należało. Zrobiła ta Izba, bo tylko ona zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym jest do tego właściwa, tylko ona jest do tego kompetentna. Pamiętajcie państwo, że artykuł 7 Konstytucji przewiduje taką fundamentalną dla państwa prawnego, dla państwa praworządnego zasadę, że organy władzy publicznej, a więc także sądy, muszą działać w granicach i na podstawie prawa. Nie ma takiego przepisu, który by przewidywał dla Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w tym zakresie właściwość. Kompetencje ma tylko i wyłącznie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I ona stwierdza dwa podstawowe powody, dla których wygaśnięcie tych mandatów nie nastąpiło. Wygaszenie tych mandatów nie nastąpiło. Otóż pierwszy ma charakter formalny, a drugi materialny. Ten drugi powód jest ważniejszy, ale zacznę od tego pierwszego. W dacie, kiedy marszałek Sejmu stwierdzał wygaśnięcie mandatów, nie otrzymał, a taki jest wymóg kodeksu wyborczego, nie otrzymał informacji z Krajowego Rejestru Karnego o wpisie panów do tego rejestru, więc nie było podstawy, żeby wtedy stwierdzić wygaśnięcie mandatów. I drugi zasadniczy powód to taki, że zostali w 2015 roku objęci prawem łaski. Trzeba to powiedzieć raz jeszcze i będziemy to powtarzać do znudzenia, bo taka jest prawda, że konstytucja nie ogranicza w żadnym wypadku prawa łaski, inaczej niż to robiły konstytucje międzywojenne, kiedy ograniczały na przykład tylko do prawomocnych skazań, a kiedy ustrojodawca, konstytucja chce o prawomocnym skazaniu pisać, to pisze na przykład w przypadku właśnie stwierdzania, że posłem wybranym nie może być osoba, która została prawomocnie skazana. Więc to pojęcie konstytucji jest znane. W przypadku prawa łaski tego nie stosuje. Ono jest szerokim prawem łaski. Prezydent miał prawo w 2015 roku je zastosować. I jak stwierdza Sąd Najwyższy w tych postanowieniach, które państwu pokazałem, to, że sądy zdecydowały się karne niesłusznie, nie powinny były tego robić, naruszyły procedury, ale zdecydowały się kontynuować postępowanie karne, to nie oznacza, że ten prawomocny wyrok wywołuje jakiekolwiek skutki materialno-prawne, a więc nie oznacza, że powoduje wygaśnięcie mandatów. Przeciwnie, akt łaski znosi te skutki. Pamiętajmy, że prezydent wtedy stwierdził, że przebacza i wpuszcza w niepamięć, a więc te czyny, które co do których też mamy wątpliwości, ale to jest jeszcze odrębny temat, ale te czyny, które były przedmiotem wyrokowania, co oznacza, że ten wyrok nie wywiera żadnych skutków, nie prowadzi do pozbawienia panów Kamińskiego i Wąsika mandatów. Zapytacie być może państwo niebawem, bo przecież mamy kolejny akt łaski, który wydał ostatnio prezydent. Niektórzy komentatorzy już podważają ten z 2015 roku, twierdząc, jakoby pan prezydent sam z niego się wycofał. To nie jest prawda. Ten akt łaski z wczoraj pana prezydenta odczytujemy i pan prezydent wyraźnie o tym mówił jako reakcję na bezprawie, które miało miejsce. To znaczy dwóch patriotów zostało bezprawnie pozbawionych wolności, mimo aktu łaski z 2015 roku. Jedynym rozwiązaniem, żeby opuścili ten zakład karny i żeby ratować ich życie i zdrowie, było skorzystanie z tej procedury, z której pan prezydent skorzystał. Ale to w żadnym wypadku nie oznacza, że ten akt łaski z 2015 roku w jakikolwiek sposób został podważony, wycofany, jak mówimy w języku prawniczym, z obrotu prawnego. On funkcjonuje i wywiera swoje skutki. Szanowni państwo, kwestionowanie
instytucji państwa, takich jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, prowadzi do chaosu i do anarchii. Czy nie da się tak funkcjonować, że przestrzegamy rozstrzygnięcia, jesteśmy posłuszni rozstrzygnięciom sądu, tylko tej izby, która panu Hołowni czy panu Tuskowi odpowiada, tylko tej izby, która interpretuje prawo i przepisy tak, jakby sobie tego Donald Tusk życzył. Tak państwo prawa nie funkcjonuje, tak nie działa zasada legalizmu. Ostatnia myśl, proszę państwa, w związku z tym przecież Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydała także rozstrzygnięcie, uchwałę dotyczącą ważności wyborów. No to sobie odpowiedzmy w końcu na pytanie. To ona rozstrzyga czy nie rozstrzyga o sprawach publicznych? Mamy Sejm, czy też należy powątpiewać w ważność stwierdzenia tego, że te wybory odbyły się prawidłowo? I to może w konsekwencji prowadzić także do podważenia i prac tego Sejmu, tego wszystkiego, co on uchwala i o czym decyduje. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jakieś pytania państwo mają? To jeszcze raz powtarzam, my nie chcemy awantury. My odbieramy w ten sposób wypowiedzi marszałka Sejmu, wicemarszałka Sejmu jako prowokację, jako dążenie do wywołania awantur. Jeszcze raz przedstawiamy argumenty natury prawnej. Obaj panowie posłowie zachowali swoje mandaty, o czym świadczy kontrola sądowa. W przypadku tej sprawy jest to Sąd Najwyższy, jest to odpowiednia Izba Sądu Najwyższego. To nie jest widzimisię nasze, tak przesądził ustawodawca. Marszałek Sejmu w naszej ocenie łamie prawo, a więc apelujemy do marszałka Hołowni, żeby się wycofał z łamania prawa. Słyszymy jakieś znowu takie głosy, że może marszałek Sejmu będzie odwlekał posiedzenie Sejmu. To nie jest dobre rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest przestrzeganie prawa. Apelujemy o to, żeby przestrzegać prawa i przedstawiamy konkretne argumenty. To są przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. To są przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej, to są przepisy ustaw odpowiednich ustaw. Marszałek Sejmu jest zobowiązany do tego, żeby przestrzegać prawa, a więc apelujemy, żeby wycofał się z łamania prawa. Ja nie będę odpowiadał za posłów, natomiast jeszcze raz zwracam się do marszałka Hołowni. Pan, panie marszałku, nie jest kierownikiem sklepu na Powiślu i to pan nie robi sobie zdjęć, listy ze zdjęciami posłów, których pan nie obsługuje w parlamencie. Decyzje, które pan podejmuje, są poddawane kontroli sądowej. Niech pan uszanuje przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Przewodniczący, ale jeśli pan uważa, że panowie są posłami, to rozumiem, że obowiązkiem jest wręcz to, żeby się pojawić na posiedzeniu Sejmu. Czyli pan jako przewodniczący klubu, jak rozumiem, oczekuje od nich, że się pojawi. Tak? Ja oczekuję przede wszystkim od marszałka Sejmu przestrzegania prawa. No to proszę państwa, żebyście państwo tą wiedzę ponieśli do gabinetu marszałka Hołowni. Bardzo o to państwa proszę. Czy tak zrobicie? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nie będę tutaj dywagacji przedstawiał. Ja apeluję o to, żeby parlament pracował w swoim konstytucyjnym składzie, żeby wola wyborców była uszanowana przez koalicję 13 grudnia, żeby marszałek Sejmu szanował i przestrzegał obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej i mówię, że żaden reżim nie trwa wiecznie. Jeżeli marszałek Hołownia będzie łamał prawo, to kiedyś przyjdzie mu za to odpowiedzieć żaden reżim. Ja pamiętam trochę komuny. Wydawało się, że komuna wiecznie będzie trwała. Upadła komuna. Ten reżim też upadnie. Koalicja 13 grudnia, mimo tych swoich zamachów, wejścia siłowego, czy to do telewizji, czy do Polskiej Agencji Prasowej, ja byłem świadkiem o 3 nad ranem, jak wchodzili do papu silni ludzie, czy o których mówił Donald Tusk, czy to innych takich przejawów działania siłowego, narympał. To wszystko
nie ulegnie zapomnieniu. Żyjemy w takich czasach, w których państwo też sami dokumentujecie te czyny, te rozmowy są udokumentowane, no i kiedyś zostaną osądzone. Być może nie teraz, pewnie na pewno nie teraz, ale przyjdzie taki czas, że za łamanie prawa odpowiedzą ci, którzy dopuszczają się łamania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Czy do posła Kamiński i Wąsik, politycy Prawa i Sprawiedliwości, według wyroku sądu łamali prawo, a Prawo i Sprawiedliwość dyskutuje z wyrokiem sądu? Jeszcze raz, mówił o tym pan profesor Krzysztof Szczerski. Łaska prezydenta Rzeczypospolitej, Szczucki, przepraszam, Krzysztof Szczerski, też pan minister, profesor Krzysztof Szczucki, oczywiście tak, łaska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i postanowienia Sądu Najwyższego dowodzą tego, że panowie Kamiński i Wąsik mają mandaty posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jeszcze merytorycznie posła Szczuckiego chciałbym zapytać o artykuł 99 Konstytucji, który mówi, że wybraną do Sejmu lub Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem i tak dalej. Tak. A pan mówi, że to nie ma znaczenia? Nie rozumiem. Dlaczego? Tak, już państwu tłumaczę. Otóż akt łaski z 2015 roku stanowił tak naprawdę negatywną przesłankę procesową, czyli nie powinno postępowanie karne się toczyć. Ale toczyło. Ale się toczyło, co oznacza, że sądy przeszły przez wszystkie instancje, ale wyrok, który zapadł, nie wywiera skutków formalnych. Wywiera skutków takich, które wiążą się z prawomocnym skazaniem. Czyli, tego wyroku, już tylko pozwoli pan, że dokończę. Czyli to oznacza, że ten wyrok nie powinien był być wpisany do Krajowego Rejestru Karnego i to oznacza także, że ten wyrok nie powinien skutkować pozbawieniem tych panów mandatów. I to właśnie stwierdza Sąd Najwyższy. To nawet nie jest jakiś mój pogląd, tylko, rozumiem, tylko cytat z uzasadnienia. A tu, panie redaktorze, też do tego się odnosiłem i mówiłem, że ten akt łaski wczorajszy jest odpowiedzią na bezprawne pozbawienie wolności tych panów. Znaczy, uznał ten wyrok, skoro ich od niego ułaskawił. To było jedyne rozstrzygnięcie możliwe, które mogło zaskutkować uwolnieniem ich z zakładu karnego, a więc także troską o ich życie i zdrowie i przerwaniem tego bezprawia, ale w żadnym momencie i na żadnym etapie, możecie to państwo potwierdzić w kancelarii prezydenta, pytając, czy to pana prezydenta, czy jego współpracowników, na żadnym etapie pan prezydent nie wycofał się z tamtego aktu łaski. Ten akt łaski bezprawnie został zlekceważony przez wymiar sprawiedliwości i dlatego konieczny był ten kolejny dokument, ale jeżeli chodzi o skutki tego orzeczenia, to ten z 2015 roku nadal obowiązuje, nikt go nie uchyli. Czyli po prostu uznajecie, że ten wyrok z 20 grudnia nie istnieje? Znaczy on nie wywiera skutków, znaczy nie dyskutujemy z tym, że sąd go wygłosił i wydał orzeczenie i ten wyrok jest, ale on nie wywiera skutków, które normalnie niosą za sobą prawomocne skazania z uwagi na przebaczenie i wpuszczenie w niepamięć, o którym była mowa w akcie łaski z 2015. To z czego łaska nie wiąże się w takim razie, skoro opiera się o tym właśnie najnowszy wyrok? Pan prezydent tym aktem łaski doprowadził do tego, że panowie mogli opuścić zakład karny, inaczej byliby tam nadal przetrzymywani i nie mogliby chociażby korzystać ze swojego mandatu posła i senatora. Ale powiem raz jeszcze, zresztą potwierdzały to także wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że akt łaski z 2015 roku powodował, że to postępowanie karne nie powinno było się toczyć. Sąd zdecydował inaczej, nie powinien był, ale tak zrobił, co nie oznacza, że ten wyrok powinien teraz wywierać takie skutki, jakie niektórzy by oczekiwali od tego roku. W swoich wystąpieniach mówić i to robił o akcie łaski z 2015 roku, ale faktycznie służby państwowe lekceważyły to rozstrzygnięcie. Adam Bodnar też, wiecie państwo dobrze, nie zdecydował się na skorzystanie z możliwości zwolnienia tych panów, wstrzymania wykonania kary. To było jedyne rozwiązanie. Natomiast skutków prawnych ten wyrok nie wywołuje, oni są nadal posłami. Ten wyrok sądu karnego. Ostatnie moje pytanie, czy to mogło być wykroczenie poza uprawnienia pana prezydenta, skoro uznajecie państwo, że tam ten wyrok nie wywoływał skutków, to prezydent odnosił się do czego? Czy nie widzi pan tutaj sprzeczności? Czy prezydent działał zgodnie ze swoimi uprawnieniami, czy skoro opieracie się państwo, że tamten wyrok nie istnieje de facto, no to prezydent nie powinien podejmować tego drugiego kroku? Działał zgodnie z uprawnieniami, uwolnił tych panów od bezprawnego skutku, jaki wobec nich zastosowano, czyli tego pozbawienia wolności. No nie było innego wyjścia w tej sytuacji. PSL proponuje zmianę konstytucji, które dają
przedstawią swoją propozycję. Chodzi między innymi o wpisanie rozdziału dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie popierało tę propozycję? I też jest mowa też w Konfederacji, mówię o tak zwanym resecie konstytucyjnym, co z kolei mówi, że dobrze jest rozważenia. Najpierw oczekujemy zaprzestania łamania prawa. To jest nasz wniosek. No, wie pani, jeżeli będzie to tak wyglądało jak dotychczas, że uchwałami Sejmu będą zmieniać ustawy, no oni twierdzą, że oni mogą wszystko zrobić. Siła w ich wydaniu, ich zdaniem się liczy. W demokracji nie ma takich działań. One są niedopuszczalne, a więc dopuszczalne są działania w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej i obowiązujące ustawy. Póki co koalicja 13 grudnia pokazuje tylko i wyłącznie, że stosuje siłę. Czy wobec. Czy będzie popierało zmiany w Konstytucji? Jeżeli zaprzestaną używania siły wobec opozycji, no to wtedy możemy rozmawiać, no ale jeżeli stosują dyktat, to cóż ma za znaczenie nasze zdanie? Przecież oni mogą zrobić wszystko. Tak jak powiedziałem, dziś wsadzili do więzienia dwóch ministrów, jutro wsadzą Kowalskiego i Nowaka, bo kacykowi tam z partii politycznej wchodzącej w skład koalicji 13 grudnia nie będzie się podobało to, że ten człowiek jakoś się tam zachował, coś powiedział. No to jest dyktat, to jest stosowanie norm typowych dla ustrojów niedemokratycznych. To, z czym mamy dziś do czynienia. Czy będziecie popierali zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczące pigułki dzień po, żeby to nie było na receptę, tak? Znaczy cofnięcie do czasu sprzed 2017 roku. Wypowiemy się, kiedy taki projekt zostanie przedstawiony. W tych sprawach też będziemy zabierać głos. Wtedy, kiedy taki projekt zostanie przedstawiony. Dobrze, a może mi pan teraz odpowie o zmianę konstytucji? Będziecie znaczy, to popierać, czy nie? Pani redaktor, podpisuje się po tym, co powiedział tak, szef klubu. Ale 307 głosów, dobrze państwo wiecie, że 307 głosów potrzeba, w związku z tym do Prawa i Sprawiedliwości się nie da. Proszę pani, wystarczą silni ludzie. Nie trzeba 307 głosów. No, silni ludzie wystarczą. Jak czytam ze zrozumieniem konstytucji, to mi się wydaje, że trzeba tam... A to proszę poczytać ze zrozumieniem też inne paragrafy konstytucji, w tym te, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Dobrze, ale ja pytam też o zmianę konstytucji. Chciałabym uzyskać odpowiedź. Odpowiedzieliśmy. Nie odpowiedział pan. No to co? No to silni ludzie przyjdą i sprawę załatwią. Że będziemy się tak bawić, czy odpowie pan na to pytanie? Ja się nie bawię, to pani się bawi. Pan przewodniczący wyraźnie powiedział, że najpierw praworządność, później dyskusja o konstytucji. Trudno. Szanowni państwo, czy można o ochronie prawa własności rozmawiać z włamywaczem, który wszedł przed chwilą do domu przez okno wybite, siedzi przy stole i mówi, porozmawiajmy teraz o zakresie prawa własności i o tym, jak powinno być prawo karne. To wszystko. No to już. Nie, no pytam, będziecie chcieli. Pani prokurator, pani prokurator, prosimy o. No ja jestem poważny, to tylko pani mnie tutaj atakuje. Nie atakuję, no więc. Normalnie pytam. Czy będziecie rozmawiać o zmianie konstytucji? Ja już pani odpowiedziałem. Odpowiedziałem. Czy jeśli panowie Kamiński i pani zostaną wpuszczeni na salę plenarną, podejmiecie jakieś kroki, skoro uważacie, że są posłami? Czy słyszała pani naszą wypowiedź? Słyszała pani naszą wypowiedź? No to jak skoro pani słyszała naszą wypowiedź, no to nie będziemy jeszcze raz całej konferencji powtarzać. Powiedzieliśmy już na ten temat wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję. Bardzo.